serdecznie witam przede wszystkim Jego Eminencję księdza prymasa, duchowieństwo dekanatu laseckiego, żołnierzy Armii Krajowej, panią wizytator, pana wójta, dyrekcję szkoły podstawowej, nauczycieli, dziadkę szkoły naszej podstawowej, wszystkich gości z kraju, zagranicy oraz parafian biorących udział w naszej uroczystości. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy z czystym sercem uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana. I abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
jestem śmierci grzeszenia, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Dlatego powaga i skupienie, dlatego majestat.
żeby to mogło zafunkcjonować w naszych umysłach i pamięci i przechodzić na pokolenie, aby dziatwa zgromadzona mogła zapamiętać na długie lata, wtedy, kiedy starszych nie będzie, o tych wartościach, za których żołnierz polski i każdy, kto usposobiony patriotycznie, gotowy był wiele ponieść ofiar. Co dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii Świętej, Chrystus bowiem wysłuchał ludzi, którzy mu donieśli, że Piłat dokonał masakry jakichś ludzi i to w świątyni podczas składania ofiar. Chrystus, Pan, przytoczył jeszcze inny przykład nieszczęścia, bo to zapewne źle skonstruowana wieża zwaliła się i przygniotła 18 ludzi. Tak jak żołnierz, który idzie na bój, on musi być gotowy, bo nie wie, czy z bitwy wyjdzie z życiem, czy nie wyjdzie z życiem. Stąd też Pan Jezus dalej, kontynuując tę myśl, mówi o drzewie figowym, które nie przynosi owocu. Gospodarz czy pracownicy obserwujący to drzewo chcą wyciąć. Po co wyjawiać ziemię? Ale gospodarz mówi, poczekajmy jeszcze rok. A więc cierpliwość ze strony Boga jest w szczególności dla grzesznika, bo Bóg czeka na nawrócenie. Nie każe pochopnie. Często zastanawiamy się nad wypadkami, których doznają często ludzie. Dzisiaj śmierć czyha często na drogach. Codziennie możemy słyszeć o wypadkach i to śmiertelnych. I giną ludzie, którzy mają winę i tacy, którzy winy nie mają. Dzisiaj u nas różne są zadania, zawodów i specjalności jeszcze jest więcej, bo świat potrafi rozwijać swój przemysł i technikę, ale ciągle tak w budowaniu Kościoła potrzebni są różni ludzie. I biskup, i kapłani, i katecheci, i ministranci, i organiści. Ale nie tylko. Potrzebne jest współdziałanie rodziny, szkoły, urzędu. I wtedy dopiero umiemy budować dobro, jeżeli potrafi każdy zrozumieć swoje zadania wobec dobra wspólnego. Oto jak gdyby ilustracja i przypomnienie tej potrzeby, że do wielkiego dzieła potrzebna jest współpraca w wielu specjalnościach. Szkoła, która uczy dzieci i nie tylko przekazuje im wiedzę, ale także umiejętność życia według zasad moralnych, chrześcijańskich. Dzisiaj będzie szczyciła się sztandarem, który będzie przypominał żołnierzy Armii Krajowej. A więc będzie przypominał ludzi, którzy umieli poświęcić się za ojczyznę. Praca dla ojczyzny odbywa się na każdym odcinku i praca w szkole, i praca w kościele, i praca w urzędzie, i w rodzinie jest także służbą dla ojczyzny, czyli dla dobra wspólnego. Potrafili wszyscy
oddaje się siły dla ojczyzny, a służąc ojczyźnie, także służy się samemu Panu Bogu, który jest naszym Stwórcą i naszym Odkupicielem. Oto, droga młodzieży i kochana dziatwo, pamiętajcie o tych dniach, pamiętajcie o waszym sztandarze, pamiętajcie o tych, którzy potrafili przelewać krew w tej puszczy i w tych okolicach, które nazywamy Campinosem. Niech pomoc Boża towarzyszy wszystkim naszym wysiłkom, byśmy mogli z Bogiem budować dobrą przyszłość, tę przyszłość, która otwiera się przed nami, gdy zbliżamy się do roku 2000, do wielkiego jubileuszu narodzenia Chrystusa. Życzę bardzo, byśmy umieli ten jubileusz wszyscy także w tej podniosłej radości przeżyć. Amen. Thank you.
na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem i ludem wiernym. Pamiętaj także o naszych zmarłych rodzicach, siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
dziękujemy jego ewidencji księdzu kardynałowi Prymasowi za przewodniczenie Liturgii Przyświętej, wszystkim za wspólną modlitwę. Przypominam, że uroczystości w dalszym ciągu będą trwały już na terenie szkoły. Pan z wami. Przedstawiciela Fundacji Państwa Teresę i Zdzisława Knobę. Kombatanta Armii Krajowej Grupy Campinos, pana Feliksa Wdowiarka.
pana dyrektora szkoły Macieja Szymieto. Tablicy, która przypominać nam będzie patrona naszej szkoły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który zrodził zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Syn Twój Jezus Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Thank you.
Pozwiedzać wystawę. Państwa fundację prosimy o wpis do księgi. Wszystkich zaproszonych gości też w miarę czasu. Bardzo proszę. My czekamy na wiadomość, że młodzież będzie już ustawiona. Prosimy zwiedzać dostawę. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Nasza szkoła otrzyma za chwilę imię niezwykłe, imię Armii Krajowej Grupy Campinos. Proszę przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice, pana Jana Rzeknińskiego, o nadanie imienia szkole w Bożencinie Dużym. Jego Eminencjo, księże prymasie, szanowni kapłani, czcigodni żołnierze Armii Krajowej Grupy Campinos, drodzy nauczyciele i dzieci Szkoły Podstawowej w Bożencinie, szanowni zebrani, Rada Gminy Stare Babice na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, dziennik ustaw nr 16 pozycja 95 z późniejszymi zmianami, uchwałą nr 10 łamane przez 95 przez 96 z dnia 14 marca 1996 roku nadaje Szkole Podstawowej w Bożencinie Dużym imię Armii Krajowej Grupy Campinos. Zgodnie z powyższym pełna nazwa szkoły otrzymuje następujące brzmienie. Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej Grupy Campinos w Bożencinie Dużym.
Od dziś pełna nazwa brzmi Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej Grupy Campinos w Orzęcinie Dużym. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości, Jego Eminencję kardynała Józefa Glempa. Księdza dziekana Jana Szubkę. Witam Państwa Teresę i Zdzisława Knobel, fundatorów naszego sztandaru. Witam księdza proboszcza Krzysztofa Wojno i księdza kanonika Józefa Olczaka. Pana Stanisława Barana, prezesa zarządu Armii Krajowej Grupy Campinos. Pana Feliksa Wdowiarka, kombatanta Armii Krajowej Grupy Campinos, wychowanka naszej szkoły i wszystkich kombatantów przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice, pana Jana Żychińskiego. Wójta Gminy Stare Babice, pana Krzysztofa Turka. Przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie, panią kurator Annę Zawiszę. Panią wizytator Joantę Makiewę. Witam również panią metody historii, panią Halinę Rydzewską. Panią Annę Gruszczyńską, dyrektora zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z małżonkiem. Kierownika Wydziału Oświaty w Starych Babicach, pana Adolfa Jarkowca i byłych dyrektorów naszej szkoły, pana Stanisława Fijałkowskiego i pana Macieja Milczaczyka. Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Aleksandra Gładka. Witam delegację szkół z gminy Stare Babice i z Warszawy. Uczniów naszej szkoły, rodziców, nauczycieli, wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. O przekazanie sztandaru proszę fundatorów, państwa Teresę i Zdzisława Knobel. Proszę pana dyrektora o przekazanie sztandaru uczniom naszej szkoły. Wręczam wam ten sztandar. Strzeżcie go i bądźcie z niego dumni. Sztandar ten będzie dla was wyrazem szacunku i czci dla Polski, symboli narodowych. Odtąd będzie towarzyszył on całej naszej działalności szkolnej.
rektorze, zapewniam, że będziemy godnie reprezentować imię naszej szkoły, Armii Krajowej Grupy Campinos. Będziemy pamiętać, że sztandar to świętość. Będziemy pamiętać, że ten sztandar to symbol bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej. Symbol największego patriotyzmu żołnierzy, dzięki którym możemy wierzyć w siłę i szlachetność człowieka. Bo nie jesteśmy, by spożywać uroki świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. Do ślubowania wystąp. Do ślubowania. My, uczniowie szkoły podstawowej w Bożencinie Dużym imienia Armii Krajowej Grupy Campinos, zebrani dziś 26 października 1996 roku w obecności dostojnych gości, nauczycieli i rodziców, ślubujemy swoją nauką, zachowaniem i postawą rozsławiać imię naszej szkoły. Ślubujemy wcielać w życie szlachetne cechy charakterów żołnierzy Armii Krajowej, ich umiłowanie ojczyzny i wolności. Ślubujemy codzienną pracą i nauką przyczyniać się do rozkwitu naszej ojczyzny, być godnymi Polakami i pielęgnować chlubne tradycje naszych przodków. Ślubujemy po ślubowaniu. Od dłuższego czasu uczniowie naszej szkoły zapoznawali się z historią naszego patrona. Organizowali wieczornice, apele, konkursy. Zwiedzali miejsca walk żołnierzy Grupy Campinos. Chcielibyśmy, aby chlubne czyny bohaterów Grupy Campinos zapisały się na trwałe w pamięci naszych uczniów, a czas grozy i pogardy ocalili od zapomnienia. Dzisiaj przedstawimy krótki rys historyczny Armii Krajowej Grupy Campinos. Takimi słowami nieznany poeta nawoływał rodaków do walki o wolność ojczyzny w dawnych wiekach. Podczas wielu zawierów wojennych Puszcza Campinoska dawała schronienie wielu bohaterom. W czasie II wojny światowej
wiernym tradycji stał się nasz patron, waletni żołnierze Grupy Campinos, wchodzący w skład Armii Krajowej. Na północny zachód od Bielan, po obu stronach szosy do Modlina i po dwóch stronach traktu do Izabelina i Truskawia leżały wsie, które w konspiracyjnej geografii nazwano 8 rejonem 7 obwodu warszawskiego okręgu Armii Krajowej Obroża. Były to 34 wsie należące pod względem administracyjnym do trzech gmin: Młocińskiej, Czosnkowskiej i Zaborowskiej, leżących w powiecie warszawskim. Zaczątki konspiracji w tym rejonie sięgają końca 1939 roku i początków 1940 roku. Po miesiącach działań małych grupek konspiracyjnych zaczęto szukać łączności z poważniejszym zgrupowaniem. Był nim Związek Walki Zbrojnej, a później, po powołaniu przez generała Władysława Sikorskiego rozkazem z dnia 14 lutego 1942 roku, Armia Krajowa. Grupa Campinos rozwinęła się z pułku Palmiry, Młociny, którego dowódcą był kapitan Józef Krzyczkowski, Szymon, od września 1941 roku komendant 8 rejonu. W trudnych warunkach, na terenie zamieszkałym w znacznej mierze przez Niemców i Volksdeutschów, organizował szkolenie wojskowe i dywersyjne do walki z okupantem. 28 lipca 1944 roku ogłasza mobilizację 8 rejonu. Przyjmuje w skład pułku oddziały z Puszczy na Liborskiej. W planach operacyjnych warszawskiego okręgu Armii Krajowej 8 rejonu miał za zadanie zdobyć lotnisko Wylańskie, opanować punkty władzy niemieckiej od północno-zachodnich granic Warszawy w obszarze Puszczy Kampinoskiej. Do wykonania ustalonych zadań 8 rejonu miał konspiracyjnie wyszkolić i sformułować pułk piechoty liniowej w składzie dwóch batalionów i służb specjalnych. Wymagany stan osiągnięto w końcu lipca 1944 roku. Grupa Campinos w okresie od 29 lipca do 29 września 1944 roku stoczyła 48 bitew i potyczek, z których 10 zakończyło się wyraźnym zwycięstwem partyzantów, a w 13 przypadkach straty nieprzyjaciela przewyższały nasze. W trzech bitwach partyzanci ponieśli klęskę. Pierwsza z nich miała miejsce 2 sierpnia, w czasie ataku na silnie umocnione lotnisko Wylańskie. Drugim dramatycznym wydarzeniem w historii Grupy Campinos był udział naszych żołnierzy na rozkaz Komendy Głównej AK w próbie przebicia się z pomocą dla Starego Miasta i dwukrotnych atakach na dworzec gdański. Trzecią, zakończoną niepowodzeniem operacją, był przemarsz zgrupowania z Puszczy Campinoskiej w Góry Świętokrzyskie w dniach 28 i 29 września. W tych trzech bitwach żołnierze i dowódcy dali dowód bezkompromisowego poświęcenia i wysokiego zdyscyplinowania, widząc, że podejmują zadanie niewykonalne. Wśród zwycięstw oddziałów 8 rejonu należy wyróżnić 31 lipca 1944 roku bitwa pod Aleksandrowem, 31 sierpnia 1944 roku potyczki pod Lipkowem, 4 sierpnia pod Brzozówką, ponownie pod Aleksandrowem 15 sierpnia i Brzozówką 22 sierpnia. Znaczące miejsce miało zwycięstwo pod Giścinnem w dniu 29 sierpnia 1944 roku. Na przełomie sierpnia i września nieprzyjaciel raz atakował Trubka, a trzykrotnie Pociechę. Dużym przedsięwzięciem ofensywnym 2 i 3 września był wypad na Truskach i Marianie. W końcowym etapie walk należy zanotować trzy znaczące akcje. 17 września pod Pociechą i 24 września w Rybickie. W ostatnim tygodniu września w 7 potyczkach nasze oddziały zaczęły ponosić straty wyższe niż nieprzyjaciel. 764 żołnierzy Grupy Campinos poległy w okresie powstania. 666 zginęło w trzech przegranych operacjach. W walkach typowo partyzanckich zgrupowanie poniosło stratę 102 poległych i 194 rannych, zabijając 878 Niemców i raniąc 333. Należy podkreślić atuty Polaków i oddanie sprawy walki o niepodległość, odwagę, zdyscyplinowanie i właściwe wyszkolenie w warunkach walki partyzanckiej. W czasie ataku na lotnisko Wylańskie ciężko ranny został Józef Krzyczkowski. Dowódcami po nim byli porucznik Adolf Pilch, Góra Dolina,
major Alfons Potocki, Okoń. Porucznik Adolf Wilk poległ w czasie przemarszu grupy Campinos do Gór Świętokrzyskich. Od pierwszych... Poprawkę redakcyjną zrobię. Od 1 dnia sierpnia aż do 29 września 1944 roku mówiło się o Puszczy Campinoskiej, że stanowi niepodległą Rzeczypospolitą Campinoską, gdyż był to rejon całkowicie wolny od wroga. Grupa Campinos, jako jedyna w Polsce jednostka wojskowa, wykonała rozkaz komendanta głównego AK, generała Gora, Tadeusza Komorowskiego. Udzieliła bezpośredniej pomocy walczącej w Warszawie. W Puszczy szli wyszkoleni w lesie żołnierze. Specjalne wydzielone oddziały pod dowództwem porucznika Franciszka Wiśniewskiego dostarczały broń, amunicję, lekarstwa i żywność. Poczty sztandarowe wstąp. Byłeś jak wielkie stare drzewo w narodzie, jak dom zuchwały, bez brady ogniem sobie ćrały. Jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jeli ciebie cieśle orać i ryć cię ryncem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę. Chcieli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Chcieli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem, batem, łzami. W wielości swojej rozegnany, w miłości swojej, jak pień twardy, habit pazurów biłeś w rany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, posłuchasz serca, serce żyje i zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem u skroni. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój, do broni. Naprzód do woj, żołnierze! Polski podziemnej za broń! Wojska potęga nas strzeże! Woła do boju was swą! Godzina pomsty wybija! Za zbrojnie!
wreszcie godzina, na którą tak długo czekali. Godzina szturmu, godzina W. Dzień był pochmurny, deszczowy, parny. Ciemne niebo wisiało nad sinym miastem. Zawisły niósł się głuchy odgłos wystrzału. Ulice napełniały się dziwnym tłumem. Widziało się przede wszystkim młodych chłopców, oficerkach i letnich płaszczach, pod którymi kryli broń. Maszerowali w pośpiechu chodnikami. Szli po dwóch, trzech, a nawet w większych grupkach. Więc naprzód niech broń rozdziera, niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. I znów walczy dzielna stolica, znów ją okrył pożogi dym. I po krwią wrodzonych ulicach znów w wolności rozbrzmiewa hymn. Choć mundury nie zdobią nam ramion, choć nie każdy posiada z nas broń, ale ludność Warszawy jest z nami, każdy Polak podaje nam dłoń. To my, walcząca Warszawa, złączona ofiarą krwi. Nasz cel to wolność i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane jest nam słowo trwoga, nie uśpi nas podstępny wróg. Kto żyw, ten z nami na wroga. Tak nam dopomóż Bóg! Długa droga daleka przed nami, krok jednoj, po zwycięstwo my młodzi idziemy, na bój granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami rodzi, skrzyła gwiazdami, jasne stęgi, lub pyle długie noce i dnie. Młoda Polska zwycięzca jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza, raz, dwa, trzy. Huk armat na wysokość łun wzrósł, niebo wali się z trzaskiem, bezbronny, wbity pociskami w grunt. Błagam o karabin jak skazaniec o łaskę i tylko krzyczę niecelnie, z rannych i z martwych wstawszy. Mój wzrok po torach bomb strącony w gruz przypada do Warszawy. Aż w rozpękły na dwoje słuch płacz mężczyzn wpadł i ich, jak nabój, milczenie. W tej chwili zginął mój brat. Wołam cię, obcy człowieku, co kości od kopii jest białe. Kiedy wystrzygną już boje, szkielet mój będziesz miał w ręku. Sztandar ojczyzny mojej. Potrzeba nam wolności, jak trzeba przyrody, apostolstwa obłoków i ptaków nad krajem, jak rzek płynących prawnym przeznaczeniem wody i gór, co w ziemi rosną skalnym obyczajem, jak ruchu świtu, nocy i gwiazd wśród ciemności. Nam trzeba wolności. Od niepewności każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie. Uchroń nas, Panie, od bomb, granatów i pożogi i gorszej jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie. Uchroń nas, Panie. Walki w stolicy zaczęły wygasać. Powstanie dogorywało. Powstańcy wycofywali się do puszczy. Wielu zginęło. Wielu wziętych zostało do niewoli. Opuszczali Warszawę pod eskortą Niemców. Za nimi zostawały zgliszcza i pożary. Hitlerowcy z brutalnością niszczyli to, co jeszcze się ostało. Thank you.
zgarbieni, zapłoceni we krwi. Przez wieczór bez końca, wśród nocy bez końca, sunęła gromada milcząca. O mury, o asfalt trącały kikuty, gubiły rytm buty. Szli. Którzy tu padną z junactwem bolesnym, jak hardym wyzwaniem, od śmierci do śmierci, lecz ramię o ramię. Szli w czarnym milczeniu, jak w świecie żałoby. Noc biała otwarła pod nimi się grobem. Szli. Zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Nie ma nic na świecie domu, ja jakieś dziwne cienie, trzask gałęzi, kroki, słychać koni mrużenie, czy to sen, czy jawa, prawda to, czy czar, dziwi się las stary. Sosny dąb, brzoza buka, pyta, kto to, czego szuka? Mówią im dźwięki pieśni, że to my, żołnierze leśni, że to swoi, że nie obcy, że to kampinoscy chłopcy. Wiatr w konarach szumi, gością powitanie, księżyc świeci lampą, mech ściele posłanie, na znak niezłomnego, wiecznego przymierza, lasu i żołnierza. Śpiewają chłopcy wokoło ogniska, wtóruje szumem puszcza, jakże bliska. Choć radość kraju nie zalewa, to las śpiewa. Młody głos piosenkiem niesie po wysokim, mrocznym lesie, a do tak to serce bije, nie zginęła, walczy, żyje. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce.
oddzielili się, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poznałeś, jak się mierzy w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Ale to tylko cień, inna noc, inny dzień. Za lasem słońce zajdzie, spadnie liść z jabłoni i ktoś w otwartych stanie drzwiach. Dziewczyna łzę uroni, gdy pomyśli o nim w taki czas. To czas, czas tak goni. Mija noc, mija dzień, a wiatr, wiatr historii w żagle dnie. Tamte dni to bezcenne kartki pamiętnika, pisanego nie tylko myślą, ale także i sercem. Kartki stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć. Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach widzę ich. Stoją synowie powstań w rozdartych bluzach, ziemią uparta, jak drzewa prości. Piasku, pamiętasz? Ziemią, pamiętasz? Rzemień od broni ramię przecinał, twarze, mundury jak popiół święty. Piasku, to tobie szeptali leżąc, wracając w ciebie krwi nicią wąską, dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze. Polsko, odezwij się, Polsko! Polsko, tobie oddaliśmy życie, ziemi ojczystej ciała, wiarę przyszłym pokoleniom. Minęło dzisiaj pół wieku, ponad 50 lat. Czas spłynął szeroką rzeką, jakże już inny świat. Lecz pozostała nam na zawsze żywa, jasna wśród życia wstęgi, ta chwila osobliwa naszej przysięgi i te lata oddane, kiedy w każdej godzinie biegły słowa szeptane. Nie zginęła, nie zginie.
Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. Przyszłości podnoście gmach, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze znieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Oddajemy głos naszym gościom. Proszę o zabranie głosu jego eminencję księdza prymasa Józefa Glempa. Gorąco winszuję całej społeczności, która dzisiaj przeżyła te piękne chwile. Gratuluję dzieciom i wyrażam radość nas starszych. Na pewno serca żołnierzy Armii Krajowej cieszą się, patrząc na młode twarze, które potrafiły przekazać nam w sposób artystyczny to niezwykłe bohaterstwo i myśli o przeszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję księże prymasie za miłe słowa. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Grzelaka, przewodniczącego Rady Szkoły. Chciałbym podziękować wszystkim tu przybyłym gościom, a zwłaszcza naszym dostojnym gościom, księdzu prymasowi, za wsparcie duchowe Słowem Bożym nas i naszym dzieciom, które uczą się w tej chwili w ławkach tej szkoły. Fundacji Teresy i Zdzisława Knowę, sponsorów pięknego sztandaru, który od dzisiaj będzie symbolem naszej szkoły. I wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia nowej szkoły. Gwoździe wbite w drzewce sztandaru zostaną symbolem i pamięcią
że chcemy zrobić coś dla dzieci dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie... Gorącym sercem żołnierskim dziękuję Radzie Szkolnej, dyrektorowi szkoły, wszystkim obecnym, którzy wzięli się, także my jesteśmy głęboko wzruszeni. Wierzymy w to, że my, pokolenie nasze, które zdało egzamin miłości ojczyzny, ma godnych zastępców. Życzę wam, abyście godnie naśladowali nas, aby Pan Bóg dopomógł wam, żebyście nie mieli takich możliwości strat i walk jak my. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę panią kurator Annę Zawiszę. Księdze prymasie, szanowni państwo, po raz drugi mam w ciągu ostatnich 3 lat ogromną przyjemność gościć u państwa. Bardzo dziękuję. A przyjazd do państwa szkoły to nie tylko gratulacje z powodu otrzymania niezwykłego imienia, ale także taka refleksja. Oto w szkole powinno być normalnie, a normalnie to oznacza, że ojcowie budują szkołę dla swoich dzieci. Normalnie to oznacza, że nauczyciele i dzieci w spokoju przychodzą do tej szkoły. Normalnie to oznacza, że społeczność szkolna nadaje tej szkole imię. I to, co pan przed chwilą powiedział, to przypomniało mi się, że w celi Pawiaka był taki napis: łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umierać, a najtrudniej cierpieć. Życzę, żeby te życzenia, o których mówił pan, sprawdziły się w 100%, żebyście nigdy w życiu nie musieli dla Polski ani umierać, ani cierpieć. Żebyście musieli dla niej tylko pracować. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu dyrektora Kampinowskiego Parku Narodowego, pana Janusza Jeziorskiego. Księże prymasie, szanowni państwo, chciałem serdecznie przeprosić w imieniu dyrektora Misiaka, że nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszej tak ślicznej, pięknej uroczystości, ale napisał list skierowany do pana na ręce pana dyrektora, który chciałbym odczytać. Wielce szanowny panie dyrektorze, serdecznie dziękuję w imieniu własnym i wszystkich pracowników Kampinowskiego Parku Narodowego za zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej Grupa Kampinów. Proszę mi wybaczyć, że osobiście nie mogę wziąć udziału w tak ważnym dla szkoły wydarzeniu, ale zapewniam, iż myślami będę z uczestnikami tej doniosłej uroczystości. Cieszę się bardzo, że placówka oświatowa, z którą od lat park współpracuje, otrzymuje właśnie imię Armii Krajowej Grupa Kampinos. Jest to wspaniałe upamiętnienie zasług zgrupowania partyzanckiego, które szczególnie dla młodzieży może służyć za wzór patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, zgrupowania nierozerwalnie związanego z Puszczą Kampinoską. Jednocześnie pragnę wyrazić uznanie dla dyrekcji szkoły za prowadzoną działalność w zakresie edukacji ekologicznej, podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska i Puszczy Kampinoskiej oraz podziękować za dotychczasową współpracę. Uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej Grupa Kampinos jest dla mnie dobrą okazją, aby ofiarować szkole komplet plansz z fotografiami roślin i zwierząt prawem chronionych. Niech dobrze służą dzieciom i nauczycielom w poznaniu gatunków zagrożonych wyginięciem. Z wyrazami szacunku dyrektor Kampinowskiego Parku Narodowego magister Jerzy Misiak. Dziękujemy. Proszę o zabranie głosu wójta gminy w Babicach Starych pana Krzysztofa Turka. Wydaje mi się, że nie tylko dzieci z Mazmi również, więc nie będę przemawiał, ja tylko podzielę się taką krótką refleksją, że wszystko, co dzisiaj się działo w Bożencinie Dużym, to wydaje mi się, należałoby opatrzyć przymiotkiem niezwykłe. Niezwykłe jest na samo nadanie imienia,
wielkim patronem, jakim jest Armia Krajowa. Niezwykłe jest to, że w drugim najważniejszym wydarzeniu tej szkoły przewodniczy Jego Eminencja ksiądz prymas. Niezwykła jest sama uroczystość. Także chciałbym tylko wam pogratulować tego wszystkiego i życzyć, żeby te wszystkie niezwykłości zaraziły całą gminę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Poczty sztandarowe wystąp. Teraz proszę gości o upamiętnienie swej obecności biciem plakietki z własnymi inicjałami na drzewcu sztandaru. Państwa Teresę i Zdzisława Knobel, fundatorów sztandaru. Kombatanta Armii Krajowej Grupy Campinos, pana Feliksa Wdowiarka. Trochę przyspieszymy i bardzo prosimy, będzie przewodniczący czytał troszeczkę szybciej. Prezesa Zarządu Armii Krajowej pana Stanisława Barana. Wójta gminy Stare Babice pana Krzysztofa Turka. Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice pana Jana Żychlińskiego. Dyrektora naszej szkoły pana Józefa Macieja Szemieco. Przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zespołu Administracyjnego, panią Irenę Wrocławską i pana Jerzego Plocha. Panią kurator Annę Zawiszę. Panią wizytator Jolantę Makieła. Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Adolfa Jarkowca. Dowódcę jednostki wojskowej w Mariewie, pułkownika Sławomira Tarasiuka. Pana Macieja Piekarskiego, kombatanta Armii Krajowej. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego pana Janusza Jeziorskiego. Dyrektora Spółdzielczego Banku Ogrodniczego w Starych Babicach pana Mariana Jabłońskiego. Pana Aleksandra Gładka, prezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starych Babicach. Tutaj czyta dyrektora Nutrexpo. Czytać już. Pana Piotra Wojewódzkiego, dyrektora Nutrexpo. Pana Marka Topora, dyrektora Nutrexpo.
przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożencinie Dużym. Pana Jana Krojcza, redaktora Radia Polonia w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczącego Rady Szkoły w Bożencinie Dużym, pana Krzysztofa Grzylaka z żoną. Pana Henryka Wasiaka. Państwa Krystynę i Mariana Abramczyków. Państwa Danutę i Sławomira Badoków. Państwa Elżbietę i Kazimierza Bogackich. Państwa Leokadię i Józefa Dąbrowskich. Państwa Bogumiłę i Stanisława Dmochowskich. Państwa Jadwigę i Janusza Dobrogoszów. Państwa Jadwigę i Marka Drążyków. Pana Feliksa Ferenca. Państwa Agaty i Bogdana Gąsińskich. Państwa Marii i Janusza Gołębieckich. Pana Janusza Gątę. Państwa Zenonę i Edwarda Jaworków. Państwa Teresę i Stefana Jazgierskich. Państwa Jolantę i Wiesława Kajaków. Państwa Teresę i Jana Kalinowskich. Państwa Danutę i Tadeusza Kopciuk. Państwa Barbarę i Tadeusza Kubiku. Pana Zenona Lasotę. Pana Zenona Lasotę z małżonką. Dalej. Państwa Janinę i Władysława Łukasiewiczów. Państwa Zofię i Tadeusza Małkowskich. Państwa Barbarę i Kazimierza Mazurkiewiczów. Państwa Marię i Adama Michlewiczów. Państwa Barbarę i Jana Michrowskich. Państwa Irenę i Stanisława Michrowskich. Państwa Janinę i Jana Modrzejewskich.
garniaków. Państwa Ality i Tomasza Foremskich. Państwa Beaty Józefa Rosłonów. Państwa Marzenę i Marka Rybickich. Państwa Marię Jerzego Wawrzynieckich. Państwa Elżbietę i Stanisława Zajdel. Dalej. Państwa Barbarę i Grzegorza Szubu. Państwa Hannę i Stanisława Szczepańskich. Państwa Czesławę i Mariana Wiśniewskich. Państwa Ninę i Stanisława Kucharskich. Państwa Bożeny Jerzego Kubańskich. Szkoły rozszerzać znajomość dziejów ojczystych, gdyż bez tej znajomości przestalibyśmy być Polakami, choćbyśmy po polsku mówili. I za to właśnie rozszerzanie znajomości naszych dziejów wam, drodzy rodacy, dziękujemy. Księdzu prymasowi Józefowi Glempowi dziękujemy za poświęcenie sztandaru i tablicy z udział w uroczystości. Panu Feliksowi Wdowiarkowi, wychowankowi naszej szkoły, kombatantowi Armii Krajowej Grupy Kampinos i wszystkim żołnierzom serdecznie dziękujemy. Nasza uroczystość dobiegła końca. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy, a gości zaproszonych oczekujemy w budynku szkoły. A dzieci proszę tam na gorącą grochówkę.